Witam Was serdecznie i zapraszam na dzisiejszy flash filmowy. Od dziś w kinach możemy oglądać Kobietę w czerni. Jest to film, w którym główną rolę zagrał Daniel Radcliffe. Aktor utożsamiany jest z postacią Harry'ego Pottera, w którego wcielił się w 8 filmach o młodym czarodzieju. Jak poradzi sobie w nowym wcieleniu? Więcej już za chwilę. Moi drodzy, pośród wszystkich dzisiejszych wieści, które są wesołe, zabawne, dobre, pojawiła się jedna smutna, a mianowicie w wieku 72 lat zmarła wybitna polska montażystka filmowa Elżbieta Kurkowska. Współpracowała z takimi znakomitościami polskiego kina jak Janusz Majewski, Piotr Szulkin czy Wojciech Martczewski. Jej debiutem był film z początku lat 60. Zbyszek, biograficzne dzieło o Zbyszku Cybulskim. Niedawno inicjatywa Kino RP zrekonstruowało film Zaklęte rewiry, który na dużym ekranie będzie można zobaczyć 20 marca w Krakowie. Elżbieta Kurkowska była 8-krotnie nominowana do Orłów. W 2008 roku dostała Nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich za dorobek życia. Słuchaj, ja ci dam na razie tyle. Nie, ale pamiętaj. Cicho. Nie, Romek. Jak kiedyś będziesz potrzebował, pamiętaj. Zawsze dobrze. Zmieńmy temat i zobaczmy, co się dzieje za oceanem. A za wielką wodą jeden wielki przekręt. Pewien Brazylijczyk został aresztowany za posługiwanie się fałszywym dowodem osobistym. Niby nic takiego, gdyby nie fakt, że w dokumencie wykorzystano zdjęcie Jacka Nicholsona. Mężczyzna otworzył za jego pomocą kilka kont bankowych z wysokimi limitami kredytowymi. Namierzenie bandziora zajęło policji kilka miesięcy, lecz do tej pory nikt nie wie, czemu akurat tego zdjęcia użył Brazylijczyk. Oh my God. What are you so afraid of? Just because I told you my story does not invite you to be a part of it. Wróćmy do tematu dnia. Daniel Radcliffe robi co tylko może, żeby zerwać z wizerunkiem małoletniego czarodzieja. Aktor ostatnio opowiadał na łamach gazet o rzeczach, których młody czarodziej by na pewno nie zrobił, a dla Daniela nie było w tym żadnego problemu. Chodzi dokładnie o spanie z fankami, których imion nawet nie starał się zapamiętać, albo o wielokrotne przychodzenie na plan pod wpływem alkoholu. Trudno orzec, czy to prawda, czy jedynie zaplanowana kampania PR-owa, która ma promować nowy film z Radcliffe'em. Kobieta w czerni, bo o tym filmie mowa, opowiada historię prawnika, który odkrywa, że dom jego klienta jest nawiedzony. Niech Was nie zwiedzie lekkość tematu. Film ma być naprawdę powalający. Najlepiej samemu go obejrzeć, a tak się właśnie składa, że dziś wchodzi on do polskich kin, więc zapraszam. What she wants is unknown, but she always comes back. The spectrum of darkness. Jeżeli zainteresowała Was informacja o Danielu Radcliffe'ie, zwróćcie uwagę na nasz artykuł Zostawić Hogwart, a także obejrzyjcie galerię zdjęć z jego najnowszego filmu. Wszystko to oczywiście w serwisie Onet Film. Na dziś to tyle, do zobaczenia, cześć! It's a film to make you afraid of the dark, definitely.